Witam Was serdecznie w tym pięknym dniu, jakim jest Boże Narodzenie. Jest to specjalny czas, czas na okazanie dobroci serca, czas radości, czas spokoju. Czas, w którym wszyscy powinniśmy się jednoczyć w wspólnym celu, przy wspólnym stole, wybaczać sobie różne rzeczy, które zaistniały przez cały rok, no bo takie jest życie. I z głębi serca chciałbym życzyć Wam jak najbardziej radosnych świąt Bożego Narodzenia, udanego przyszłego roku i w ogóle spokoju, miłej atmosfery, udania w pracy, w szkole, dobrych ocen, wszystkiego tego, czego po prostu pragniecie, żeby Wam się to spełniło i żeby wszystko było tak, jak chcecie, żeby szło po Waszej myśli. Możecie też w tym wspaniałym dniu pomóc komuś innemu. Komuś, kto tej pomocy naprawdę potrzebuje. I tak wraz ze znajomymi z serwera, jak i z YouTube'a postanowiliśmy przeprowadzić taką małą akcję. No ciężko nazwać, powiedzmy akcję. Chcielibyśmy trafić do Waszych serc, właśnie może przez to, że też są święta Bożego Narodzenia, żeby pomóc pewnej dziewczynce. Dziewczynce, która się nazywa Gabriela Lech i urodziła się z porażeniem mózgowym. Udało mi się skontaktować z jej mamą i pojechać na wizytę, której tam dowiedziałem się wszystkich szczegółów tej choroby. Wtedy nie mogę tego publicznie ujawniać dokładnie. I też nie mogłem materiału nakręcić, dlatego że mama po prostu nie chciała. To też jest smutny widok, jak się patrzy na takie dziecko. Chcielibyśmy, żebyście wzięli udział w tej akcji i zamiast, nie wiem, wydać na 2 piwa, wydać na czekoladę, pomóc tej dziewczynce wkładając złotówkę, 2 złote, 5 złotych, każda złotówka to jest krok do przodu. Tym bardziej, że kwoty, o których się dowiedziałem, jakie ponoszą oni, rodzice, miesięcznie są przerażające. Sama rehabilitacja kosztuje ponad 4000 zł miesięcznie. To są naprawdę duże pieniądze. I ja się serce, naprawdę serce się kraja, jak to się wszystko widzi. Takich dzieci jest dużo, nie tylko w Polsce, na całym świecie. Nawet jeżeli byśmy chcieli pomagać, to nie zdołamy pomóc wszystkim, ale zawsze, jeżeli zrobimy jakiś krok mały do przodu, pomożemy komuś, kogo nie znamy, komuś po tobą utrzymuje, zawsze to jest plus, to jest jakieś takie pozytywne, no tak ja uważam, myślę, że większość ludzi też tak uważa. I tak, mówiąc o znajomych, no to Daniello, z tego co wiem, ma tam u siebie, gdzie mieszka, przez kościół przeprowadzić jakąś akcję zbiórki. Michał, czyli Zap, powiedział, że porozwiesza w Krakowie na uniwersytecie ulotki właśnie, też żeby pomóc tej dziewczynce. Glizdor, jak wiecie albo nie wiecie, działa w Szlachetnej Paczce i on też powiedział, że poruszy ten temat i będzie się starał coś tam osiągnąć. No wiadomo, każdy z nas coś tam próbuje, nie? Do tego Zlorek, Jakuza i jeszcze paru innych też powiedziało, że będą starali się w jakiś sposób pomóc, czy to właśnie ulotki, czy to zbiórki, czy nakłanianie ludzi właśnie w ten sposób, jak ten filmik. Znaczy ja nikogo nie zmuszam oczywiście, nie? To jest tylko taka luźna propozycja, moja prośba właściwie do Was, nie? Na serwerze ludzi też pytaliśmy, powiedzieli, że to bardzo fajny pomysł, że super, że też chcieliby wziąć udział w tej akcji, nie? Co do samej akcji. Akcja jest przeprowadzana przez nas tylko słownie. Tak naprawdę podajemy Wam numer konta fundacji, na który należy wpłacać. Link w opisie do tej strony fundacji i do profilu dziewczynki. No i na koniec jeszcze pokażę tam parę zdjęć tej dziewczynki. Także jeszcze raz Wam życzę naprawdę spokojnych i ciepłych świąt i pomyślcie o tym, czy z okazji tak wyjątkowego dnia, czy nie warto komuś pomóc,
odmawiając sobie jakieś tam przyjemności. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie i trzymajcie się. Zobaczymy się po świętach.